Niedziela 29 września, godzina 15. Robert Bońkowski, witam prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Zapraszam na mecz, który zadecyduje o pozycji lidera. O pozycji lidera ligi. Zapraszam na spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Klimala sam na sam, Patryk Klimala, Klimala, Klimala! 1-0! Patryk Klimala, ależ wyszedł sam na sam, ale spalony. Mamy spalonego. Romańczuk teraz znowu do Klimali, Klimala, teraz nie było spalonego. Teraz Patryk Klimala, Klimala, Klimala! O Boże! No mówi się, że to trzech razy sztuka. No to jak miał szansę trzeci raz, no to spartolił to, strzelając prosto w bramkarza. Przechwycił teraz Romańczuk, uwolnił się Klimala, znowu sam na sam. Ma tam Jesusa Imaza, tak jest, Jesus Imaz! O Chryste Panie! O Jezus Maria! O Jesus Imaz! Jak ty tego nie strzeliłeś? Z 7 metra dostał piłkę od Klimali i uderzył obok lewego słupka bramki bramkarza Pogoni Szczecin. O Boże! Biegnie Klimala, ależ dostał sprintu Klimala sam na sam! Klimala, jest Jesus Imaz! Klimala! 6 sytuacja i znowu zmarnowana, jeszcze nie koniec. Klimala przed pole karne, Kamara! Kamara! Tak jest! 1-0! W końcu, w końcu, w końcu! Juan Kamara, brawo! Należało ci się, chłopie, za te dzisiejsze podania. Nareszcie Jagiellonia prowadzi z Pogonią Szczecin w 41 minucie. 1-0! Tu jest w przebiłce już Damian Dąbrowski na środku pola. Jako ta ósemka, zresztą ma taki sam numerek na koszulce. Matynia, dośrodkowanie, kolejna próba, kolejna nieudana. Piłka przychodzi i wyjdzie poza pole gry. Będzie rzut rożny dla zespołu ze Szczecina. Dośrodkowanie. Jest Adrian Tafylopoulos, jeszcze nie koniec, Kowalczyk, niestety 1-1, piękna bramka, Adrian Tafylopoulos uderzył, piłka trafiła pod nogi Kowalczyka, ten huknął lewą nogą z 12 metra i mamy 1-1, ładny gol Sebastiana Kowalczyka, to muszę oddać, Pogoń remisuje z Jagiellonią, po głupich błędach oddaliśmy piłkę rywalom, ci wykorzystali cały fragment gry i już Pogoń ma to, co chciała, czyli to była gola. Teraz Matynia, dobrze, lewą stroną biegnie, przy nim przykryl, zesłał się Matynia, strzał, ależ wypuścił tam niebezpiecznie piłkę Węglarz. Oj, Damian, aż zadrżałem, takie coś nie powinno ci się zdarzyć, takie coś nie powinno ci się zdarzyć, ulala. Jeszcze gorzej się zachował niż Grzesiek Sandomierski w ostatnim meczu z Krakowią przy straconej pierwszej bramce, naprawdę niebezpiecznie. Rzut rożny dla zespołu ze Szczecina, ponieważ obity zdaje się albo Iwan Runie, albo Zoran Arsenic. Kowalczyk w polu karnym, obija rywali, Kowalczyk, jeszcze pole karne, blisko linii końcowej, przewrócił się, nie będzie rzutu karnego, będzie sprawdzany VAR. No proszę bardzo, no proszę bardzo. Czyli możemy za chwilę mieć rzut karny dla zespołu ze Szczecina. Ajajajajajajaj, sędzia sprawdza, no i co, mamy decyzję? Rzut karny. No pięknie. Rzut karny dla Pogoni Szczecin w 74 minucie meczu. Damian Węglarz będzie musiał się wykazać teraz dużym spokojem. A do karnego kto podejdzie? Kowalczyk, może Kożuli, a może Buksa. Buksa czy Węglarz? Gwizdek sędziego. Buksa. Buksa! Gol! Pewnie, bardzo pewnie. Delikatnie ta piłka w prawą stronę bramki Węglarza, Węglarz w ogóle rzucił się w lewą stronę, no i w 74 minucie Jagiellonia będzie musiała zacząć gonić wynik. Teraz bardzo groźnie, Hostika, wysokość pola karnego, Hostika, Frączczak, 3-1, dziękuję bardzo. Hostika, Frączczak z pierwszej piłki, a Węglarz tylko obejrzał się, jak ta piłka wpadła mu do bramki, nawet nie wiem co powiedzieć. Marko Poletanowicz, dośrodkowanie, jedna z ostatnich szans. Na linii 16 metra ustawieni jedni i drudzy. Poletanowicz, mięciutko, gol, nie, i co, broni to Wójcicki, gol, 3-2 i szansa jeszcze na gonienie wyniku. Chyba Wójcicki. O, spalony, nie będzie gola, proszę Państwa, spalony. Już presowany Poletanowicz. Oj, ładnie puścili to! Imaz! Imaz! Gol Imaz!
i spalony. Spalony. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ale my teraz czekamy, czy tam był spalony, czy nie było spalonego. Sprawdzają to sędziowie VAR Tomasz Kwiatkowski i Marcin Borkowski, a Bartosz Frankowski czeka cierpliwie na decyzję swoich kolegów z wozu. Gol! 3-2! Koniec meczu, tak jest, sędzia Bartosz Frankowski kończy to spotkanie. Jagiellonia po rewelacyjnej pierwszej połowie. Po rewelacyjnej pierwszej połowie wychodzi na drugą część spotkania jakby bez jakiejś wielkiej ambicji. Traci 3 bramki. Traci 2 bramki po stałych fragmentach gry. Jest w stanie odpowiedzieć tylko jedną sytuacją. Multum spalonych. 100% sytuacja Jesusa Imaza niewykorzystana. I to wszystko się zemściło. Cóż, Jagiellonia traci te bardzo ważne 3 punkty u siebie na stadionie. Pogoń Szczecin zostaje liderem Ekstraklasy po 10. kolejce, a my słyszymy się w kolejnych transmisjach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te wspólne 2 godziny. Do usłyszenia. Robert Bońkowski, kłaniam się.